Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar. Witam was w zasadzie w pierwszym odcinku nowego mojego cyklu Minecraft Bugi i Patenty. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, tak jak obiecywałem wcześniej, bugiem, a w zasadzie bym powiedział bardziej trikiem, na potrójne ustawienie skrzynek. Jest to w zasadzie trik, który umożliwia nam postawienie trzech skrzynek lub więcej, jeżeli kto woli, obok siebie. Jak to jest zrobione? Powiem wam, że patent jest bardzo prosty. Mianowicie, pierwsze co potrzebujemy to zwykła skrzynia. Dobrze wiemy, że gdy postawimy dwie skrzynki obok siebie, złączą się i nie możemy wtedy postawić sobie trzeciej. Gdy będziemy chcieli zrobić to w ten sposób, oczywiście nie uda nam się to. Wyjściem jest nowo dodana w wersji 1.5 skrzynka, tak zwana pułapka, którą po prostu z normalną skrzynią się nie łączy. Dzięki temu możemy uzyskać efekt jakby nie przyłączonych do siebie skrzyń, które całkiem ciekawie wyglądają. Jak widzicie, tutaj sobie to w ten sposób zaaranżowałem. Jest to ciekawe wyjście, gdy lubicie w miarę symetryczne rzeczy, a no na przykład wyszło wam coś na trzy kratki i uważacie, że będzie wam to wyglądało. No czym się różni ta skrzynka pułapka? Mianowicie wysyła ona na bardzo niewielką odległość sygnał redstone'owy, co możemy na przykład zaaranżować w ten sposób, że gdy otworzymy sobie taką skrzynkę, zaświeci nam się przykładowo lampa. Tyle na dzisiaj, to bardzo krótki odcinek. Mam nadzieję, że taki pomysł przyda wam się kiedyś i zaaranżujecie go gdzieś u siebie na świecie lub przekażecie znajomym. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie! Mięso!